Panie Jezu, obecny w sposób rzeczywisty pod postacią tych okruchów chleba i kropli wina, uwielbiamy Cię dzisiaj. W tej kaplicy Najświętszego Sakramentu uwielbiamy i dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia, nie tylko podczas Eucharystii, ale każdego dnia, cały czas jesteś obecny z nami w naszym życiu, w życiu Kościoła. To największy skarb, jaki człowiek mógł kiedykolwiek otrzymać. Tak często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak często żyjemy jak dzieci w nieświadomości, że Ty jesteś obok nas, że dotykamy tak wielkich skarbów i darów, nie doceniając tego, jak wielkim jesteś, Boże. Wyszedłeś dzisiaj ze świątyń, niesiony w rękach kapłanów, by pobłogosławić dzieci w całej naszej ojczyźnie, ukochanej. W tenże symboliczny sposób dołączamy do rzeszy tych, którzy podążyli za Tobą. Do rzeszy tych, którzy przybrali swoje domostwa, okna swoich mieszkań, abyś, błogosławiąc i przechodząc obok, swym boskim okiem spojrzał łaskawie na nich. Panie nasz, poświęcamy Ci nasze rodziny, nasze dzieci, małżeństwa, rodzeństwa. Poświęcamy Ci nasze wspólnoty parafialne, poświęcamy Ci duchowieństwo, biskupów, abyś prowadził nas wszystkich, bo wszyscy przed Tobą równi jesteśmy i dziećmi Twymi jesteśmy. Prosimy Cię, by Twoje błogosławieństwo było obecne w każdym naszym dziele, w każdym naszym czynie. Prosimy Cię, byś nas strzegł przed wszelkimi pokusami, przed atakami złego ducha, który tak bardzo jest niezadowolony z tego, że oddajemy Ci cześć, że Cię kochamy, że jesteśmy z Tobą. Bądź z nami w każdy czas. Błagamy Cię, nasz Panie, w ten uroczysty dzień, również w takich osobistych naszych wspólnotowych intencjach. Panie, by nie zabrakło nigdzie, gdzie jesteśmy, miejsca dla Twojej siedziby, byś mógł choćby w małych kaplicach być wśród swoich dzieci, by mogli przychodzić do Ciebie, by się mogli modlić i oddawać Ci cześć. Niech będzie uwielbiony i wysłowiony nasz Pan w Najświętszym Sakramencie. Powiedziałeś nam, Panie, jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata i tę Twoją rzeczywistą obecność odczuwamy. Jakże cudownie wypełniają się te słowa w misterium Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy Tobie, Panie, za wszystko. Jesteś z nami nie tylko w swojej boskiej wszechmocy, bo przecież wraz z Ojcem i Duchem Świętym niewidzialnie jesteś obecny we wszystkim. Jesteś z nami cały czas. Lecz pod widzialnymi postaciami chleba i wina mieszkasz między nami. I za to Ci tak bardzo dziękujemy. Tak często, kiedy nam jest bardzo ciężko, kiedy wydaje się, że świat nam się zupełnie zawalił, że wszyscy od nas się odwrócili,
kiedy przyjmiemy Ciebie w Eucharystii z największą pokorą, powraca światło życia. I za to Ci dziękujemy. Za Twoje dary, za Twoją Matkę, za to, że jesteś ciałem dla nas, za Twój święty kielich zbawienia i nowego przymierza. Za to wszystko Ci, Panie, dziękujemy. Za to, że każdego dnia w tej małej kaplicy Najświętszego Sakramentu pali się przed Tobą światełko przy Twym tabernakulum, w którym mieszkasz, do którego mogę przychodzić i mogą przychodzić ci wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni. Wszyscy możemy w tajemniczy sposób stać również pod Twoim krzyżem, który jest tak blisko tego tabernakulum, aby z niego otrzymywać łaski, którymi tak hojnie obdzielasz każdego z nas. Panie Jezu Chryste, Ty w tym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twojej męki. Daj nam teraz, byśmy w naszych sercach nosili prawdziwą wdzięczność za Twą miłość. Błogosław nam, Panie. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi chęt triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twojej męki. Daj nam, byśmy w naszych sercach nosili prawdziwą wdzięczność za Twoją miłość, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie.
tym sakramencie.